Witajcie. Robię dzisiaj zupę pieczarkową. Jest bardzo szybka, prosta, naprawdę w kilka minut do zrobienia. Pół kilograma pieczarek potrzebujemy. Ziemniaczki pokrojone w kostkę. Ja tu mam cztery. Dwie cebulki też pokroiłam w kosteczkę. Przyprawy to będzie kurkuma, pieprz, majeranek i można bazylię dodać. Odrobinę śmietany 18 takiej do zupy i został mi z wczoraj taki pyszny rosołek, więc to wszystko ugotuję na rosołku. Pieczarki i cebulę podsmażam na podsmażonej cebulki, dołożyłam pieczarki, zaraz to wszystko podduszę, dodam jeszcze łyżeczkę, kurkumy, około łyżeczki majeranku i szczyptę pieprzu. Oczywiście wszystko trzeba jeszcze posolić. Do podsmażonych pieczarek cebulki dokładam ze dwie łyżki śmietany. Dwie, trzy. I to wszystko trzeba ładnie rozprowadzić. Poddusić chwilę i przekładamy do garnka z wywarem. Zupka już jest gotowa. Robi się błyskawicznie. Jest smaczna, pożywna. Musicie spróbować, polecam. Smacznego i pozdrawiam. Do usłyszenia.